Witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 12. Zwolniłem miejsce na dysku i mam lagi. Naprawdę nie wiem, czego mam lagi. Zapiszę FIFA. Zapiszę, znaczy, no, tryb kariery. Ok, 30 FPS-ów. Zagramy mecz z Koroną Kielce. Jak dobrze pamiętam, tak, z Koroną Kielce. No to teraz mam, okej, okay, nie wiem, co mi powiedzieć, ale oni w szarych, my w białych, śnieżnie na pewno, nie. Sucho, limit 4, początkujący. Okej, okay, ja nałożę sobie słuchawki, żeby słyszeć komentatorów. I okej. Okay. Będę ich słyszał, więc rozgrzewka standardowo, muszę nie trafić, no właśnie, okej. Jeszcze raz, bo teraz przy publiczności bardziej, widzicie poprzeczkę, ja mam dar do słupków i poprzeczków w moją gwiazdę. Zapraszamy na piłkarskie emocje. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski. Jeśli chcecie, to nie będę przewijał tej tabeli w ogóle. Jaka jest początku twoja opinia o drużynie gości, Łowek? Chyba nie tak wyobrażali sobie początek sezonu. Kiedy twoim celem jest tytuł, nie możesz pozwalać sobie na takie wpadki. Muszą szybko coś zmienić. Łowek, sędzia dzisiejszego spotkania... No już zmieniliśmy, wygraliśmy 5-2-0. Zawodnicy to wiedzą, mamy też dwa remisy po 0. Trzeba uważać, żeby nie skończyło się to jakimś nieszczęściem. Nie jest tak źle, bo nadal nie przegraliśmy w końcu. A jak pamiętacie z... Rdoliak. To znaczy... Dopiero w czwartym odcinku wygrałem. I wtedy to był amator, bo nie byłem przyzwyczajony do pada. Co wtedy wygraliśmy z Grecją 3-0. I także chciałem, żeby wyszło, że wygramy. Więc... Śmiesznie by było, gdyby wtedy była taka sytuacja, że Polska, Grecja, ja strzelam Lewandowski z główki i Tytoń szczęśliwie faluje, czerwona kartka i Tytoń broni karnego. To by było mega epickie. Ale nie będę mówił tego, co było, tylko to, co jest. No, miałeś tam na schodzić w dół. Udana interwencja. Mają słabe zgranie, tak teraz zauważam. I nie dają rady się zgrać. Jeden teraz idzie w dół, a ten podaje do góry. Znaczy z tej kamery. Czy to wykorzysta? Brawo, interwencja. Przegłów bramkarza, Liboja. Weź się w garść i strzel w okienko. Mi się już nieraz zdarzyło trafić w okienko. Żyro. Dobre podanie. Szaleńczy atakuje obrońca. Piłka poza boiskiem. Wyglądało na to, że będzie rzut rożny, ale jest out. Okej. Żyro. No, zastąpił bramkarza. No, okej, teraz Radowicz. Okej. Nie dali nam strzelić. Lech. W ogóle strzelić, żeby bramkę szła co robić. Przynajmniej, żeby patrzeć się, kto piłka mija bramkę. No, niestety. Ładne podanie. Bramkarz będzie niedogrzany i strzeli mi gol. Radowicz. Rzeczywiście dobre podanie. Jak widzicie, gram inaczej niż w meczu z Grecją, dużo inaczej w tym let's play, bo nauczyłem się inaczej grać, ogólnie inaczej. Podaję prostopadle, też prostopadle górą, prawiam do Liboi, Liboja. No i broni ten strzał. Będzie żółta. Piłka wychodzi i będzie. Gdyby była czerwona, to nie dawałby przywileja, więc przywileju. Ta kartka żółta jest zasłużona. Radowicz dostał żółtą. Aha.
Tak. Komorowski. Mamy powtórkę. Spójrzmy, jak znakomicie. No i wygrywamy 1-0. Bramka nie do obrony. Super. Świetnie wykorzystali tę okazję z rzutu rożnego. Przed nagrywaniem miałem 55 GB, więc... Akcja skrzydłem, dobre podanie. Nie powinno klatkować. Czyste, udane wejście. Właściwie to 55,5, ale... Nie będę się wtrącał. Wydawało się, że a jednak przejął. Nie będę wchodził w szczegóły. Paweł Sobolewski. Mogłem się tego spodziewać. Nie. Pilnuję linii spalonego. Uderzenie głową. Uf, na szczęście to był strzał w środek, znaczy prosto w Kucjaka. O. Sorry, nie mogę się dzisiaj jakoś wysłowić. Radović. Nie tu, ale chociaż dobry pomysł miałem z tym podaniem do Liboi. Ależ pięknie! O, gol, fajnie. 2-0. Bramka do szatni, tak zwana. Tutaj nie mamy obrońcę. W ogóle nie liczyłem na to, że to wpadnie. To jest dar. Łatwo szukał obrońców i nie zastanawiał się. Nie liczyłem też, że tam strzelił. 2-0, super. Może uda się wykonać ten cel. W końcu nie graliśmy jeszcze z żadnym dobrym zespołem, typu Kraków, albo Śląsk, albo Lech, więc... Ale przynajmniej te wyniki są takie do rzeczywistych podobne. W sensie nie ma 10-0 na przykład. Ale tamte 5-0 to było trochę nierealistyczne. Mocne uderzenie głową. Gol! Pokonał bramkarza! Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Cóż za wspaniały strzał głową. Piękna bramka. Piknij! Nie. W ostatniej chwili. Twoja szansa. Czy to wykorzysta? Piłka opuszcza. Myślałem, że to wpadnie. No i strzał jeden prosto w Kucjaka, więc nie ma co się martwić. Korzyn. Oj. Dobrze. Dobrze. Chcę, żeby Kucjak został królem bramkarzy, że tak powiem. Nie uboję, czy będzie hat-trick. O, udało mu się ładnie podać. W tym momencie nie. Kiełb. Ciekawe, czy byłby klasyczny, czy nie. Nie, nie byłby klasyczny. W tej połowie strzelił chyba jednego. Nie, w ogóle w tej połowie nie strzelił, więc... Okay. Lech. Chyba, że jednego strzelił, nie wiem. Już nie pamiętam. Piłkę na skrzydle. Do Rybusa, Rybus po skrzydle. Rybus. Nie dałem rady. Zobaczmy, jak tam energia. Ojojojojojoj. Za Liboję Chłodnik. Wolski za... Żyro. I Janusz gol zamiast Radovicia. I poprzestawiam ich tak, żeby... Mamy dwóch defensywnych tak właściwie. Kilka. Może grać na pomocy takiej innej. Tak, może grać jako środkowy pomocnik. Więc okej. A gol może grać jako... Też środkowy pomocnik, więc... Przestawimy ich tak. No, już nie mam zmian, więc Rybus niestety musi wytrwać. Korzyn. No, takie zagrania często kończą się utratą. Okej, Radović, zaraz chyba zajdę się, dobrze pamiętam. Nie wiem, czy Rybus, czy Radović nie zajdzie. Dośrodkowanie w pole karne.
Wybijają teraz do przodu. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Korzyn. O, nieźle wiesz w szkoleniu technicznym. Też mógłbym się kiwać, ale nie mam tak za bardzo zawodników. Maciej Rybus. Dobrych do tego. A Pawian, no tak, ma 5 blaszek sztuczek. Zapomniałbym. Efektowna obrona i to przy linii bocznej boiska. Ljuboja z 5 golami na koncie w tym sezonie to nie stanowi specjalnego zagrożenia dla rywali. No i rywale przyjmują to prostopadłe podanie. Lech. Bardzo dobra gra tego zawodnika. Świetnie ostatnio gra. Strata i przy piłce rywale. Korzyn. No i przejęli w ostatniej chwili. Czy to wykorzysta? Obronił, ale piłka na boisku. Okej. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu za ucho. Nie chciał trener ryzykować, zdejmuje z boiska zawodnika, który ma na koncie żółtą kartkę, wprowadzając nowego. Aha, czyli Radowicz chyba strzelił. Chyba, że to się tyczy ich. A nie, oni nie polowali chyba. No, Radowicz strzelił. Super. Właściwie nie wiem, czy super, czy nie. Ale... mam większą pewność, że nie będzie czerwonej kartki. Rebus jest trochę przemęczony, więc powiem trochę pobiegam. Lech. Kal. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja, zgodna z duchem gry. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzutu rożnego. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Kurde, nie mogę teraz taktyki zmienić. Ależ wolej! Kucjak. Będą mieli szansę. Nie zgadnę bramkarz. Uj, nie. Szkoda. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. I Chubnik, czy będzie pierwszy gol? Hehe, 4-0. Jeszcze w 90. bramka pod koniec meczu. To jest bramka, która chyba tak się wyprowadza kontra. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Są dzisiaj bezlitośni dla rywali. Paweł Golański. Janusz Gol. Koniec spotkania. Okej, okay, także. To będzie koniec tego spotkania. I na dziś to by było tyle. Za uwagę dziękuję. Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz. No właśnie, nawet Szaranowicz się z wami pożegnał. Wydaje mi się, że przebywam na boisku tyle, na ile zasługuję, a to mnie miało szczęśliwie. Kucharczyk. Dobra, raz sobie siądzę zamiast Chubnika na ławkę. Przesymulujemy, zrobimy skład. O, wszyscy wypoczęci. Na ławce też. Super, wszyscy są wypoczęci. Okej. Okay. Napiszę. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć.